Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z mojego magicznego grzybowego lasu. Wybrałam się dzisiaj z mężem znowu na grzyby. No i już na starcie tutaj witam je przepiękny młodzieniec. Zobaczymy, jak on tutaj wygląda. Czy rzeczywiście jest taki piękny? Nie no, pierwsza klasa. Super młodzieniec. Tutaj jest drugi młodzieniaszek. No i sprawdzimy tego. Jest git, także też go bierzemy. Co prawda nie mam okularów, także może być to różnie tutaj z tymi grzybami. Później w domu będę je dokładnie jeszcze przeglądać. No ale tak na samym początku chciałam tutaj wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za oddawane na mnie głosy w plebiscycie Mistrzów Agro w kategorii Gospodyni Roku. No ci, którzy jeszcze nie wiedzą, zostałam nominowana przez mieszkańców mojej wsi. Jednego znam na 100%. Jest to moja sąsiadka, która mnie nominowała. Także Ala, jeżeli mnie oglądasz, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, jak również i innym osobom. No i właśnie zostałam nominowana w kategorii Gospodyni Roku. No i teraz oddawane są głosy. Właśnie dzięki Waszym głosom, no proszę o kolejne głosy. Jeżeli ktoś jest chętny, ma ochotę oddać na mnie głos, to bardzo proszę i bardzo za nie dziękuję. Link do głosowania jest podany w opisie. Głosowanie trwa do 15 listopada. Można oddać dziennie jeden głos. Także no, jest mi niezmiernie miło za takie wyróżnienie. Czuję się naprawdę zaszczycona. No i cóż, no, nie wiem nawet co powiedzieć. No jestem zaskoczona tym, bardzo mile zaskoczona. No i dziękuję, no dziękuję przede wszystkim właśnie Ali i Wam wszystkim, no bo to dzięki Wam takie coś mnie spotkało. No a tutaj właśnie zbieram sobie dalej grzybki. Ten leży, ktoś go ściął. Pogoda dzisiaj jest taka, słuchajcie, typowo barowa. Jest dosyć ciepło, bo jest chyba około 14 stopni. Mży cały czas. Dzień jest taki dżdżysty, leci drobniutka mrzaweczka. W nocy padało, wczoraj też tutaj padało. No i tej wilgoci troszeczkę jest. No weszliśmy tutaj przed chwilą do lasu. Zobaczymy, jak nam tutaj te grzybobranie pójdzie. Jak to w ogóle będzie tu przebiegać. O, widzę kolejnego grzyba. Nawet dwa. Te są już w wieku, że tak powiem, średnim. Sprawdzimy, jak tutaj panowie w wieku średnim wyglądają. No ten nie za ciekawy, słuchajcie. Nie no. A ten tutaj, drugi. O, ten jeszcze się nada. Ale tu zobaczcie, jaki jest piękny. Ten to już jest, a nawet dwa. Kurczę, nie wzięłam sobie okularów, słuchajcie. A będę tutaj łazić jak ślepy po tym lesie. Ale mam nadzieję, że coś nazbieram. Nada się. I ten też się nada. Także mam kolejne dwa. No nie jest źle. O, a tu jest jeszcze mały. Tu już jest młody, samotny rycerz. No i do koszyka. Szukamy drugiego. Jest i drugi. Ale ten tutaj już jest ścięty przez kogoś. Jest ogonek. Także no, idziemy dalej w poszukiwaniu pięknych okazów. Chwila chodzenia. Ja w koszyku mam już tyle. Dużo mi nie brakuje do połowy. Mąż tam również w koszyku ma już połowę. No i tutaj są, słuchajcie, kolejne piękne okazy. Troszeczkę większe, ale twarde, zdrowiutkie. Zobaczymy, jak on tu jeszcze wygląda. Śliczny. I tu jest kolejny.
A tego pozwolę tobie ściąć. Dobrze, dziękuję. Znaj moją łaskawość tutaj. Dziękuję, moja pani. Zostawiam ci w darze tego oto pięknego grzyba. O, dziękuję, moja pani. Ja wiem, a te dwa to ja widziałam. Dlatego zostawiłam tobie tamtego. Te są tutaj takie. Krowa mi się, powiem wam, jeszcze nie ocieliła. Nie byliśmy tutaj już w tym lesie akuratnie, w którym jesteśmy 3 dni. Byliśmy troszeczkę na innych rewirach. Ostatni filmik właśnie nagrywałam z troszkę innych rewirów. No i krowa jeszcze się nie ocieliła, kolęduje nam. Ale widać, że to już jest niedługo, lada moment, bo już tam zaczyna tańcować. Aczkolwiek jeszcze nie. I tak czekamy na nowy przychówek w gospodarstwie. Też wspominałam w ostatnim filmie o byku, którego mamy u siebie w stajni, w oborze właściwie, bo stajnia to jest pomieszczenie dla koni, a dla bydła to jest obora. Tego tutaj chyba, obawiam się, że nie wykręcę, bo jest wyszczerzony na wszystkie strony. No ale mimo to udało się. Sukces mój. No i wracając do tego byka, no to powiem wam, że no jest wariat. Tam ktoś mi mówił, że w komentarzu, że miał gorszego. Powiem wam taką historię, że mieliśmy kiedyś takiego byka, też właśnie z tych czerwonych. No i miał już wagę taką dosyć dużą, no ale był takim, że tak powiem, narwańcem. Strach było do niego chodzić, któregoś tam razu mąż poszedł i słuchajcie, tak się wściekł, dostał takiego szaleju ten byk, że męża wziął na rogi, przyparł do drabiny. Wyglądało to naprawdę drastycznie, tragicznie. Dobrze, że mąż zaczął krzyczeć, byłam w pobliżu, jakoś tego byka żeśmy odgonili. Mąż powiesił się na drabinie, i jakoś no dzięki temu żyje do dzisiaj, bo ten byk by go zabił. No i później taka sytuacja była, że przyszło do sprzedaży, już osiągnął tą odpowiednią wagę. Szybko żeśmy go w sumie sprzedawali, żeby nie narobił większej gdzieś tam biedy, bo już był niebezpieczny. No i przyjechali handlarze po tego byka. No i mówimy, że on jest taki niebezpieczny, że wariat. No a ten pan, który tam skupował, mówi, a nie z takimi sztukami, żeśmy sobie dawali radę, damy sobie radę. No i tak poszli, że tak powiem, z partyzanta do tego byka. Odpięli go, na linkę zaczepili, jak byk dostał szaleju. Słuchajcie, wypadł z tej stajni, zerwał linkę, zerwał wszystko. Taką miał siłę, że samochód połamał. To był samochód do przewozu bydła duży. Patrzcie, ile tutaj jest grzybków. Także to był samochód potężny, naprawdę. Połamał drzwi, wyłamał tam przy osi. Coś tam wyłamał, już nie pamiętam, bo to już kupę lat temu. Poszedł na podwórko, zaczął się wściekać. No zdawało się, że będziemy wołać po prostu myśliwego, żeby tego byka zastrzelił, bo nie szło do niego podejść. No ale jakoś, nawet już nie pamiętam, jak to się stało, że ten byk wpadł na kupę obornika. O, ten się nada, tylko trzeba wykroić. Na kupę, na pryzmę obornika i tam ugrzązł w tym oborniku. No i już wtedy ci handlarze podeszli z poskramiaczem elektrycznym. Gdzieś tam troszeczkę go, że tak powiem, tym poskramiaczem potraktowali. Dostał takie zastrzyki głupiego Jasia, bo też oni mają na wyposażeniu. No i jakoś ten byk troszeczkę, powiem wam, sfolgował z tym swoim szalejem i pomału go wciągli na ten samochód. Ale sytuacja właśnie taka u nas miała w gospodarstwie miejsce. Także hodowla byków jest naprawdę niebezpiecznym i ryzykownym zajęciem. I później po tym zdarzeniu przestaliśmy już hodować bydło na opas, na taką dużą wagę. Przerzuciliśmy się na odsadki, czyli sprzedawaliśmy
no, tak zwane właśnie cielaki, które już mają około 300 kg po odsadzeniu od matki, jak się one już odkarmiły, odpoiły. No i ten proceder trwał właśnie do grudnia ubiegłego roku, dopóki mąż nie pochorował. Wtedy, no, po orzeczeniu lekarzy, że nie będzie już zdolny do ciężkiej pracy, do pracy, powiedzmy, z bydłem. Ciężka to była, powiem wam, decyzja podjąć ją tak, gdzie ja się wychowałam, urodziłam się przy bydle, wychowałam się ciągle, że tak powiem, z tymi zwierzętami współpracowałam. Bardzo było ciężko, no ale kupiec znalazł się w przeciągu 2 godzin, całe stado kupił. Chciał wziąć wszystkie sztuki, no ale zostawiłam sobie 4, żeby po prostu, no krótko mówiąc, nie zwariować z żalu, z rozpaczy. I tak to właśnie u mnie było, taka historia z bykami. Mamy już pełne koszyki. Grzybów jest nadal dużo. Jest dużo młodzieży. Tutaj są kolejne młode leśne okazy. Wszystkie są praktycznie zdrowe. Mało który trafia się robaczywy. Ten też jest bardzo ładny. Pod spodem bialutki, zdrowiutki, zero robaka. No i tutaj gdzieś jest, tu pod sosną jest kolejny. Będziemy się pomału już zbierać do domu, bo dosyć ponuro się w lesie zrobiło. Cienko widać, coś mnie oczy bolą. I tak dosyć ciężko mi się dzisiaj zbiera. Powiem wam, że ten koszyk jakiś taki ciężki jest. I nie wiem, zastanawiam się, czy te grzyby są takie ciężkie. Po deszczu porosły te młode, już nie takie suche i mają swoją wagę. Czy po prostu ja jestem jakaś taka dzisiaj słaba, trochę przymulona tą pogodą. No i tak zawijamy pomału już tutaj z lasu w stronę samochodu. Tutaj mam kolejne 2 młode, ładne okazy. Samochód jeszcze mam w naprawie. Nie wiem, co mu tam było, bo jeszcze powiem, nie kontaktowałam się. Kolega pytał się, czy jest mi to sprawa pilna, czy nie. No oczywiście nie jest aż taka pilna. Mam drugi samochód, także nie ma większego problemu. O, a tutaj był jakiś taki zrośnięty podwójny. Wykręcimy to, żeby tutaj nie zostało. Także samochodu jeszcze nie mam, nie wiem, co mu tam się działo. Nie dzwonię też, nie ponaglam, bo tak jak mówię, nie spieszy mi się, więc nie ma żadnego tam pośpiechu. Jeszcze gdzieś tutaj grzyba widziałam i go zgubiłam. Ale to jakiś taki mały był, także nie dziwota, że go tutaj nie widzę. Jest dosyć ciepło. Wzięłam sobie tutaj ciepłą bluzę, bo wydawało się, że będzie chłodno, a jednak jak się tak chodzi, o, zobaczcie, jakie tu są piękne grzybki. Jak się chodzi, człowiek się rusza, to jest cieplutko. Jednak ściągać jej nie chcę, bo pogoda jest bardzo zdradliwa. Jednak to już jest jesień. Cały czas tutaj mży w lesie. No i o chorobę nie jest ciężko, a zwłaszcza teraz w dobie tych całych covidów trzeba się chronić, zabezpieczać. Też piję dużo herbaty z cytryną, propolisu, różnych takich naturalnych medykamentów. No i dzięki temu odpukać, nikt z nas nie choruje. Nawet żadnych tam przeziębień, gryp nie mamy. O, tu są kolejne. No także jak widzicie, jest nadal bardzo dużo tych grzybów i nie trzeba się zbytnio uchodzić, że gdzieś tam tu jeden, tam jeden. Komarów też już aż takich nie ma, są, bo nie powiem, że nie, ale nie ma tak jak jeszcze parę dni. Ja kręcę, zobaczcie. No nie, 3, 2 kolejne. 2. Tutaj. Tu są 4. Tu 3, 4. No nie. To jest po prostu coś pięknego. Tam jest jeszcze jeden. Będziemy tutaj je teraz wybierać.
O te tutaj ciężko będzie. No i jak tutaj, słuchajcie, wracać do domu, jak tutaj cały czas grzyby są. No na pewno jutro też przyjdziemy. To już nie ulega wątpliwości. Będę chciała jeszcze zrobić sobie takich tych małych do słoików w pomidorach. Mam bardzo fajny przepis na grzybki w koncentracie pomidorowym z cebulką. I są one naprawdę wyśmienite. Robię ich dosyć dużo, bo bardzo je lubimy. Powykręcam sobie na kubkę i będę je za chwilkę czyścić. Te są już takie troszeczkę większe. No właśnie, komar mnie piłuje tu w rękę. Skurkowany, jak on się odważył mnie tutaj gryźć. Kłuć właściwie. Komar nie gryzie, tylko kuje. No i tutaj taka kupeczka grzybków mi się uzbierała. A jak się pokręcę, to jeszcze pewnie... O, tutaj są. A tu zobaczcie, jaki maluszek. Jakie śliczne maleństwo. Mech jest mokry, taki mięciutki, nie jest wysuszony, bo parę dni temu przed tymi, powiedzmy, deszczami już było sucho w lesie, grzyby też były suche, a teraz jednak troszkę tej wilgoci już jest. Dobra, ja sobie tutaj to teraz spokojnie oczyszczę. No i mamy dwa koszyki grzybów. Mąż tutaj nazbierał takich trochę większych, ja z kolei mam dużo młodzieży, także słuchajcie, grzyby są, jest ciepło, popadało, wysyp nadal trwa, no i liczę na jeszcze, myślę, że one jeszcze teraz będą, bo głoszą ciepło, także będziemy chodzić i zbierać. No i na dzisiaj to by było tyle, żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo wszystkim za oddawane na mnie głosy, dziękuję właśnie jeszcze raz wszystkim i każdemu z osobna. No i trzymajcie się, do następnego. Dużo zdrowia Wam wszystkim życzę i uśmiechu na każdy dzień.